Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i wczoraj wieczorem zobaczyliśmy wyczekiwane przez nas SBC. Gwarantowany piłkarz Premier League. Dwa składy, nie wiem co im przyszło do głowy, ale trzeba było to zrobić. No i zrobiłem, nie? Halo? Czy znów się psuje gra? Phil Jagielka! On jeszcze gra w piłkę? Gra się tak zepsuła, że aż po angielsku jest. Dwa składy dali? Pierwszy raz, kiedy chyba są dwa składy, ludzie. Toc lub moment. Nie no, tutaj nie ma co się śmiać, w momentach masz... Sona i Varana. Wolę trafić Sona niż połowę kart Team of the Season z Premier League. Chciałbym kogoś ofensywnego, no kurde, trzy razy Ruben Dias. Ja się bardzo cieszę oczywiście, ale wystarczy, wystarczy. To jest ta chwila, Jezu, nie wierzę, ale naprawdę, tutaj coś poleci. Norwegia napastnik. Kurcze pieczone. Zinchenko, powiem tak, fantastyczny sezon. Niestety jego karta Foot Birthday jest bardziej grywalna ze względu na 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi lub na odwrót. Zina, tak zwany, kosztuje 57 tysięcy, zawodnik pracowity. Na pewno nam się przyda, myślałem o tym, by kupić Gabriela Jesusa na przykład. Jak na dwa składy, to dobrze poleciało. Tragedia, wiem, później otwierałem u was paczki, też była tragedia. Nie było nikogo lepszego od Saki, który pojawił się 3 razy. Raz był Hyunmin Son, reszta... No obrzydliwe, po prostu obrzydliwe karty. Raz Martinelli, 4 razy Guimarães, no... Myślałem, że jak dali dwa składy, to chociaż częściej będą leciały te trochę lepsze karty, ale tak nie było. Gdy wróciłem na swoje konto, otworzyłem jeszcze paczkę za 500 000. No musi tu polecieć Toc, nie? Aktualizacja szans, no super. Gdy sprawdzałem to wcześniej, było 93%. 93% na trafienie Toca z elitarnej paczki Team of the Season, dlatego to się musi wydarzyć do pierwszego składu. Mam nadzieję, że nie skręcili, tak jest. To jest wyróżni... Co to? To jest Saka! Co to jest? Ale co to jest? No halo? No halo? Mamy Sakę, 600 tysięcy, fantastycznie, bo będzie nam tutaj ratował... Z ławeczki, ale no poważnie? Zostałem oszukany, no w takiej wersji Saki jeszcze w grze nie widzieliśmy, jest to specjalna karta zdecydowanie. Wow! Co jest, Cahill bohater? Halo, czekajcie, to jest Toc. Vigoru, Barella, Clarkson, Admuni. Bardzo solidna paczka, dobre fodery. Może jakiś duplikat jeszcze sympatyczny na samym końcu? No niestety nie, ale miejmy nadzieję, że pojawi się jeszcze nowy pożyczony Haaland. Słuchajcie, to jest moje marzenie. Son. Wezmę go sobie na więcej spotkań. 49 meczów. Salibą bym nie pograł z chęcią. Weźmiemy sobie Sona, będę miał go na 69 meczów. A może taki Son dla odmiany na 89 spotkań. A to Rafa Varan będzie naszym nowym członkiem na 62 mecze. No to żeby się to wyrównało, Varan. Do końca już gry, 82 spotkania. Ale czemu gra się zrypała? Zrestartuję to, bo te karty wyglądają jak gówno, no halo. Nie no, dziwne, że ten Varan tak leci. Bo naprawdę, no Rashforda, Salaha, Haalanda nie da się trafić wypożyczonego. Uważam, że nie da się trafić wypożyczonego. I aż dziwne, że aż tak często naprawdę poleciał ten Varan, który kosztuje ponad 2 miliony. Ja już mogę grać nim naprawdę do końca. Moja ekipa, kochani widzowie, nie będę ukrywał, no jest solidna. No uważam, że da się tym grać, ale będę grał Varanem, nie? W Foot Champions raczej będę grał Varanem. Sakę sobie damy zamiast Vidicia. Trent na ławę. Człowieku, zaraz ty na ławę pójdziesz. Trent ma 646 meczów i jest ważnym elementem tego składu. W tym meczu musicie trzymać kciuki za Mohameda Salaha, bo on troszeczkę słabo się wprowadził do tej drużyny. Mam wrażenie, że jest zestresowany, nie? Bo to Mo Salah. Dokładnie. Wspieramy Salaha, bo tu jakiś hat-trick musi siąść. Wow. Jest niebiesko, jest Saka, jest Rivaldo, jest czerwony Harry Kane. No to widzowie... No zapłaciłem dużo za tego Salaha, nie? 2 800 000 obecnie kosztuje. 3 gwiazdki słabszej nogi na karcie za tyle to jest bardzo duży mankament. Dlatego muszę wykorzystywać jego sztuczki. Jakieś elastiko. Ja wierzę w niego, to jest dobry chłopak. No dobra, no Harry Kane potrafi kończyć akcję, ale to przeleciało przez ręce Dudka. Dawaj Salah. Proszę, odrobina tutaj, majster... Dawaj. Fajnie, trafił w bramkę i to jest już plus. Dobrze, Zizu. Eusebio. 1-1, nie, no to jest... No cieszę się, że go trafiłem, tyle wam mogę powiedzieć. Bardzo, bardzo się cieszę, że on może być naszym napastnikiem. Jakby był urodzinowy, to już w ogóle 5 na 5. Ale tak naprawdę ja nie czuję, bym potrzebował 5 gwiazdek sztuczek. On jest szybki. On ma perfekcyjne strzały, on nie musi dryblować, on się tak dobrze ustawia, że naprawdę, no po co mi jeszcze elastiko u niego, no po co? Ale Hurricane też potrafi kończyć, 2-1, skurczybyk, no. Kurde!
kurde, no Eusebio, inteligencję pokaż, do końca pójdź. Jeden Salah będzie gol roku, nie? Salah! Eusebio! Nie, nie celowałem w bramkarza, przysięgam. Saka, no dogoń go, weź, tak on piłkę ma. Zajebisty gościu jesteś, dobra, i tak koniec meczu. Ojej, no to naprawdę dzisiaj zagrałem dwa najnudniejsze mecze w FIFA. Boże, 36% posiadania piłki. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, trzeba to zakończyć zwycięstwem, trzeba pokazać klasę Salaha, bo na razie to niestety to nie jest klasa, to jest bardziej taka, znaczy jest klasa, ale klasa w przedszkolu, na taki mecz to, no on musi. Na takie karty rywala on tutaj, no musi zaistnieć. To nie jest tak, że jestem rozczarowany, chciałbym tylko, żeby w kluczowych sytuacjach uderzał lewą nogą, a nie prawą. Wiem, że to są sytuacje pod presją często, nie ma czasu na reakcję, ale już 200 mi zmarnował z tej prawej. No musi być powód, dla którego tyle kosztuje, prawda? Chyba, że się go nie da trafić. Salah i teraz lewa noga. No i to jest to 1-0. Idziemy za ciosem. Powiem tak, było okej, było okej. Ale czuć, że jest silny, no tak jak w rzeczywistości, on się nie przewróci, przez to nie dostanie rzutu karnego. Tak naprawdę trzeba byłoby Salahowi złamać nogę, żeby on dostał rzut karny. To jest najgorsze, ale dobra. Jeszcze trzeba te sztuczki nim ogarnąć i już w ogóle będzie perfekcja, ale ja już wiem. Po tym meczu ja wiem, że będą z niego ludzie, dziękuję. Benzema. Kurczę, jakoś tak Dudek mógł się lepiej ustawić. Ale to jest Toty Benzema, może to puścić. Ale gra chodzi bardzo szybko. Aż trudno mi to ogarnąć, naprawdę, no piłkarze dosyć dobrze reagują. Szkoda, że w piątek tak nie będzie. Choć w piątek to ja w ogóle chyba Foot Champions nie ruszam. Czy będzie dwa? Dudek! Salah! No nic, no ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, co mogłem. Precyzyjne wykończenie, dobra siła. Ruben, musisz być szybszy, naprawdę, to było żałosne. Kurde, podawałem, nie? Ale Elastico w złą stronę zrobiłem, podawałem do Eusebio. To nie jest tak, że ja się chamię tym Salahem, że robię to na siłę. Nic takiego bym nigdy nie robił. Lucio? Zajebiście. Po pierwsze, co on tam robił? Chłop myśli, że jest napastnikiem. No i dobrze myślał, bo skończył troszeczkę lepiej niż Mohamed Salah. A teraz Salah. Sralach, no niestety. Przepraszam, że to powiedziałem, ale obrońcy są za mocni w porównaniu do tego, co robią napastnicy. Spalony. Ale będzie gol, prawda? Pierdziele to. No nic, no. Jeśli nie zakwalifikuje się w tym tygodniu, to się nic nie stanie, bo można dwa razy, prawda, próbować się zakwalifikować. To nie będzie tragedia. Są dwa podejścia do kwalifikacji. Salah zrobił swoje w 6 minucie. Przyjął klatkę. Przyjął piłkę na klatkę, uderzył technicznie. 2-0 już? No co jest? Zacznę oglądać, Milan zacznie strzelać. Lucio, dla tych, co się pyta, tylko 1200 spotkań. Salah się rozkręci, się nie martwcie, Salah się rozkręci, a ja mam nadzieję, że Milan się rozkręci. A więc czy Salah jest warty tej kasy? Zobaczymy w Foot Champions. Ja się jeszcze tutaj ten muszę ogarnąć, wiecie, przyzwyczaić się, może trochę dopracuję taktykę. Wierzę, że będą z niego ludzie, no bo musi być powód, dla którego tyle kosztuje. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Cześć!